Siema, zapraszam na filmik o rozciąganiu uszu. Z mojego własnego doświadczenia powiem wam kilka ciekawostek. Nazwy rozpychaczy, są tylko dwa, więc to jest bardzo łatwe. Do czego służą O-ringi, a także jak ja to zrobiłam, że teraz mam 10 mm, a tu mam ściągawę. A także jak najłatwiej dostać, jaki rozmiar rozpychacza, w jakim okresie czasowym to rozpychać. Wszystko dowiecie się w tym odcinku, więc serdecznie zacznijmy od podstawy, czyli czym jest rozpychanie uszu. Najprościej mówiąc, to jest po prostu przejście z rozmiaru dziurki w uchu 1.0 na większy. Rozmiary rozpychaczy, które najczęściej możecie dostać, to jest tak, zaczynając od 1.6, ponieważ większość przekłuć jest robiona w takiej wielkości jak 1.0 albo 1.2 mm. No i najczęstsze to są po prostu 1.6, później mamy dwójeczkę, 2 mm, 2.5, potem jest 3, 4, 5, 6, potem przeskakujemy do 8, potem 10, no i 12, 14, dzisiaj porozmawiamy sobie do takiej wielkości 14, powiedzmy. Niech będzie 14. Ciężko jest kupić, znaczy z takich profesjonalnych stron z piercingiem, łatwo. Ale jeżeli zamawiacie sobie rozpychacze z AliExpress, z Wisha, etc., etc., to ciężko jest wam dostać w sumie rozmiar 7, 9, 11, czyli nieparzyste liczby. Ogólnie mamy dwa rodzaje rozpychaczy. Taper. Tutaj mam taki akrylowy taper, już wam pokazuję z bliska. I mam także metalowy taper z o-ringami już włożonymi, już tutaj. No i tu mamy metalowy taper, to są o-ringi. Do czego służą te o-ringi? Ale przybliżenie. Do czego służą o-ringi? Tutaj. O-ringi służą do zabezpieczenia w czasie, kiedy rozciągacie sobie uszy, nos, co tam, policzki, cokolwiek tam chcecie, ale porozmawiajmy o uszach. Ja teraz akurat mam plagi czarne, dziesiątki. Ale tak jak mówiłam, o-ringi służą do tego, że gdy już mamy włożony rozpychacz, zaraz wam to też zademonstruję. On jest, bez o-ringów, on z łatwością jest w stanie zsunąć się podczas snu. Już wam pokazuję. To jest moja dziureczka. Wsadzę sobie dziesiąteczkę. O, widzicie? I gdy będę spała, on z łatwością jest mi tu w stanie, o, wypaść. A tego chcemy uniknąć, ponieważ nie chcemy wracać do poprzedniego rozmiaru, bo przez nas wszystko się może zmienić. Więc zakładamy sobie o-ringi. Znaczy ten u góry to już powinno mieć założone, ale... Kiedy mam już włożone o-ringi do mojego taperka, ponieważ nazwa tego rozpychacza to jest taper, to jestem pewna, że nic mi się tu nie jest w stanie osunąć. Także jak już zobaczyliście demonstrację zakładania rozpychacza, o-ringa, możemy przejść do spiralki, której akurat w swojej kolekcji nie mam, ponieważ ja nie rozpychałam na spiralach. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego, dlatego za chwilkę będzie przebitka, wstawię wam zdjęcie spiralki. A teraz poruszymy temat, w jakim czasie rozpychać sobie uszy, żeby nie narobić sobie kuku. Także tak, najlepiej jest rozpychać, jeżeli już widzimy, że dziureczka jest pięknie wygojona, nie sączy nam się nic z niej, że wszystko jest w porządku, po prostu normalnie tak jakbyśmy mieli tą jedyneczkę czy tam 1.2, tyle że w większym rozmiarze. Wtedy dobrze jest, wtedy dobrze jest wsadzać kolejny rozmiar. Jeżeli zdarzy się tak, że coś wam się dzieje, to naprawdę nie wsadzajcie na siłę. Zostawcie nawet większy odstęp, nie róbcie nic na siłę, bo to tylko będzie was boleć. Ja wiem z własnego doświadczenia, że ja
Naprawdę, robiłam to na siłę, bo mi rozpychanie z 1,6, bo kiedyś dawno też robiłam sobie tunele, zajęło może niecały miesiąc. To jest po prostu... Już czuję ten hejt w komentarzach, ale nie. Moje dziurki są, wszystko z nimi w porządku, na mnie wszystko się bardzo dobrze goi. Na was nie musi. To niekoniecznie będzie tak, że na was też będzie się tak szybko goiło i nie będziecie mieli żadnych komplikacji i żadnych... Po prostu... No nie! Dlatego przeważnie to się tak rozciąga 1 mm na miesiąc. Coś takiego. 1 mm na 3-4 tygodnie. Ja bym zalecała, ale to już zależy od was, od waszego organizmu, od waszego zdrowia, od tego... A teraz poruszymy kwestię tego, co możemy sobie włożyć w tunel, jak to pięknie brzmi. Ale tak jest, dobrze moi drodzy. Możemy mieć tam plak. Plak to jest to, co mamy w uchu, pomijając spiralę lub tapera, czyli rozpychacz. To, co wsadzamy, kiedy nasza dziurka już jest piękna, wygojona, soczysta, smaczna, cudowna. Tak. Gumowe plagi. Tutaj już wam pokazałam. Możemy mieć też silikonowe, takie jakie ja mam na przykład w uchu. Ja mam silikonowe, ponieważ lepiej utrzymuje mi się higienę moich tuneli, jeżeli mam... albo silikonowe, albo gumowe plagi włożone. Także możemy włożyć sobie metalowe plagi. Już wam demonstruję. Tutaj mam na przykład taki z logiem Slipknota. I on jest metalowy. Takie też możemy mieć jak najbardziej. Można mieć drewniane, można mieć plastikowe. Wszystko, czego wam dusza nie zapragnie, możecie mieć w tunelach. To już zależy od was. Od tego, na co wy macie ochotę, to jest tak naprawdę kwestia prób i błędów tego, co wam się najlepiej sprawdza. Ja próbowałam z metalowymi, próbowałam z plastikami, Najlepiej sprawdza mi się, tak jak mówię, albo silikonowe, albo gumowe. Także tak, zademonstruję jeszcze wam na przebitkach, takie, które ja posiadam, tak żeby się, no nie wiem, pochwalić. Kolejna kwestia, kolejna moi kochani, to jest higiena. Higiena naszych tuneli. I teraz przytoczę taki fakt lub mit. Na to odpowiedzcie mi sami w komentarzach. Czy tunele śmierdzą? Śmierdzą! Śmierdzą strasznie. Boże, to śmierdzi takim serem. Dlatego najważniejsze jest to, żeby o nie dobrze dbać. Myć je, wyciągać, dać odpocząć temu uchu. Uchowi? Uchu? Uszu? I jeszcze bardzo ważne jest, ja na przykład zauważyłam to u siebie, w moim ciele, że jeżeli mam już plagę, czy tam miałam tunel, to bardzo ważną rzeczą było to, aby je sobie masować. Żeby ta krew tam sobie tam przepływała i żeby wszystko było lepiej, lepiej. Teraz pytanie, kolejna kwestia poruszona. Co, jeżeli mam rozpychacz, załóżmy, no tutaj pokażę wam siódemeczkę, ale gdybym nie miała tej siódemeczki, co wtedy? Co wtedy się dzieje? I mam szóstkę, mam ósemkę, nie mam siódemki, chcę mieć siódemkę. Z szóstki na ósemkę ciężko jest naprawdę przepchać i tego, nie róbcie tego, proszę, nie róbcie tego. Także tak, ogólnie nagrywam tak, na stojąco z rąsi, ponieważ tak mi jest lepiej, moi kochani. Tak będę do was nagrywać, ponieważ wtedy czuję się bardziej komfortowo niż siedzieć. O, tak o. I do was mówić, i mówić, i mówić. Jeżeli będą filmiki makijażowe, wtedy będę siedzieć i mówić, i mówić, i mówić. Ale jeżeli ja chcę sobie do was pogadać, to będę to nagrywać z rąsi, żebyśmy czuli się tak jak przyjaciele. Jak rodzina. Nie, z tym to może przesadziłam. Ale po prostu, żeby do was porozmawiać tak jak do przyjaciela, przyjaciółki, żeby dać wam rady i to, co ja wiem, dlatego nagrywam z rąsi. Dajcie znać, czy wam to odpowiada, czy nie. Mi tak odpowiada najbardziej, tak mi się najlepiej nagrywa i to chodzi bardziej o przekaz, a nie to, co ja mam na sobie, to jak jestem umalowana, to jak ja wyglądam. Nie. Najważniejsze jest to, żeby po prostu był przekaz. Tak naprawdę tunele to musicie traktować jako ozdobę, a nie jako to, że ktoś ma, to ja też muszę mieć. Nie, 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 nie. To musicie naprawdę chcieć, ponieważ dla mnie, jak
no dla mnie po prostu rozpychanie uszu było naprawdę bardzo przyjemne. Ja lubię piercing, ja lubiłam bardzo rozpychać sobie uszy i teraz mi tego trochę brakuje. No ale po prostu ja lubiłam bardzo, bardzo. Na przykład moje koleżanki nienawidzą tego uczucia, nienawidziły. Też już mają swój ukochany rozmiar, ale po prostu z naszych rozmów wynikało, że nie lubiły bardzo rozpychać uszu, bardzo, że to ich piekło, bolało. Mnie też piekło, bolało, ale ja lubiłam ten ból. To zależy od tego, kto... I jeszcze jedno, nie będę podawać Wam ani tu teraz słownie, ani pisemnie w komentarzach, nie w komentarzu, tylko w opisie, z jakich stron ja zamawiałam swoje plagi i rozpychacze, ponieważ nie będę robić żadnych lokowań produktów, lokowań firmy, nie. Dlatego jeżeli chcecie wiedzieć skąd, jak, dlaczego, bla bla bla, wypróbowałam dużo firm, nawet te tanie z Wisha i z AliExpress, to piszcie do mnie, to będzie może te. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Już jest nas ponad 50, także świetnie, jestem zadowolona bardzo, bardzo. Zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama. To jest ta sama nazwa, tylko z tym małym kreseczką. Tą małą kreseczką. Pomiędzy Kulika Beauty. Także zapraszam, zostawiajcie kciuki, subskrypcje i widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!